Pachuta czekają srogie konsekwencje tego, co zrobił Dodzie. Oj, zrobiło się nieprzyjemnie. Od wczoraj cała Polska huczy się o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta. Wczoraj podróżnik wydał oświadczenie, jednak przyjaciele i fani Rabczewskiej zobaczyli w nim pewne nieścisłości. Teraz okazuje się, że Dariusz może szybko pożałować tego, co zrobił. Rozstanie Dody i Dariusza Pachuta. Pierwsze informacje o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta pojawiły się w świecie gwiazd. Wiadomość o zakończeniu ich burzliwego związku szybko rozprzestrzeniła się w mediach, wywołując duże emocje wśród fanów. Niebawem podróżnik postanowił zabrać głos, publikując emocjonalny wpis w mediach społecznościowych. W swoim oświadczeniu nie tylko potwierdził rozstanie, ale również oskarżył Dodę o przyczynianie się do zakończenia ich relacji, obarczając ją winą za rozpad związku. Miesiąc temu, po zakończeniu projektu w Norwegii, nad którym pracowałem z pełnym zaangażowaniem, postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji i zjawiłem się tam 2 dni przed umówionym terminem. Niestety, to, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku. Doda była natomiast bardziej powściągliwa w swoim komentarzu. Nie okazała żadnych emocji. Czy Dariusz Pachut znalazł już nowy obiekt westchnień? W obliczu ostatnich, pełnych złośliwości i ataków ze strony byłego partnera, Doda zachowała klasę i dojrzałość, które trudno dostrzec u jej oponenta. W zaledwie 2 zdaniach zdołała skutecznie skompromitować swojego ex, nie sięgając po tanie zagrania ani obelgi. Mam 40 lat. Wyrosłam z komentowania życia prywatnego, powiedziała Super Expressowi. Jakby tego było mało, udało nam się ustalić, że Dariusz Pachut od jakiegoś czasu skierował swoją uwagę na inną osobę. Obecnie regularnie śledzi profil znanej influencerki na Instagramie, jednocześnie rezygnując z obserwowania konta Dody. Dariusz Pachut kilka tygodni temu zaczął obserwować influencerkę znaną z Love Never Lies, Lil Sonic i lajkować jej wszystkie zdjęcia w bieliźnie. Gdy tylko Doda zaśpiewała podczas występu zmieniony tekst Last Time I Gave My Heart To You, od razu ją odobserwował. Dzień wcześniej jeszcze lajkowali sobie wzajemnie zdjęcia i dziwne, że zaraz po występie próbował zatrzeć ślady, jakby miał coś na sumieniu, zdradza nam osoba z otoczenia Dody i Pachuta. Dodę kochają miliony. Wsparcie fanów może być dla niej nieocenione w tej trudnej sytuacji. Dariusz Pachut gorzko odpowie za to, co zrobił Dodzie. Od dawna wiadomo, że Doda ma oddane grono fanów. Z informacji uzyskanych przez Plejadę wynika, że jej oficjalny fanklub szykuje działania wymierzone w jej byłego partnera. Na zamkniętej grupie na Facebooku pojawił się post, w którym fani opisali kolejne kroki, jakie zamierzają podjąć wobec Pachuta. Zwracamy się do Was z prośbą, w związku z oświadczeniem byłego partnera Dody, w którym przekłamuje rzeczywistość i insynuuje jej zachowanie, które jest odbierane przez internautów jako zdrada. Odbiór ten prowadzi do linczu na Dody w komentarzach pod artykułami.
Oświadczenie to jest celowym zabiegiem oczernienia Dody w mediach i wybieleniem Dariusza Pachuta. Nie możemy pozwolić na takie zachowanie w stosunku do naszej idolki, napisano w poście w zamkniętej grupie na Facebooku. Nie zabrakło również przywołania słów, jakie o Dariuszu powiedziała Julia von Stein. Pachut wykorzystuje znane partnerki do zdobywania zasięgów i współprac, co jest obrzydliwe. Dlatego nie chcemy przykładać do tego ręki, odobserwujmy jego konto i pokażmy, że nie zgadzamy się na takie zachowanie. Jeśli zauważycie niestosowne treści na jego profilu, prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego do administracji, przypis redakcji, Instagrama, podsumowani i rozwścieczeni fani.